Trybuna prasowa. Witam ponownie w trybunie prasowej wigilijnej. Choinki u mnie nie doświadczycie w moim studiu radiowym. Stoi w innym pomieszczeniu, ale czuć klimat wyjątkowości, czuć klimat świąt. I to też się odbija oczywiście na ilości artykułów, których jest, no umówmy się, niewiele, ale to akurat rzecz jak najbardziej zrozumiała, bo trwa taki, a nie inny czas, chociaż wczoraj akurat jak na święta działo się w Widzewie całkiem dużo. Nie było tych rozpiętości newsów bardzo wiele, ale były one dość istotne. A więc no, zaczęliśmy od 23 grudnia, zaczęliśmy od informacji o tym, że pani prezes kończy swoją kadencję. To informacja oficjalna, a nie tylko medialne doniesienia, które się wcześniej gdzieś tam pojawiały właśnie w tej medialnej przestrzeni, że tak to ujmę. No i zareagowały na to oczywiście pozostałe wszystkie portale i również powoływały się na komunikat Rady Nadzorczej, który został opublikowany na stronie oficjalnej. Ja o tym mówiłem już wczoraj. Według mojej wiedzy ten komunikat miał zostać opublikowany dużo wcześniej, ale mimo tego, że prosiła to Rada Nadzorcza, komunikat został blokowany, nie pojawiał się na stronie klubu i dopiero no, taka, nie wiem, czy groźba, czy widmo, może nie groźba, bo to brzmiałoby bardzo ostro, znaczy takie widmo, taka perspektywa tego, że w takim razie Rada Nadzorcza sama opublikuje ten komunikat gdzieś w innej przestrzeni medialnej, a nie w stronie oficjalnej, skoro oficjalna strona nie ma zamiaru wykonać tego zalecenia Rady Nadzorczej, rekomendacji Rady Nadzorczej, aby skorzystać z oficjalnych kanałów klubu, no ta Rada Nadzorcza, która ma do tego kompetencje, aby odwoływać i powoływać członków zarządu, sama poinformuje o zmianach w zarządzie. Nie ma swojej strony internetowej Rada Nadzorcza, ale chociażby Leszek Bogdanowicz, jej przewodniczący, często korzysta z Twittera do przekazywania przeróżnych komunikatów. No i być może to zadziałało dopiero, że ten komunikat został opublikowany, więc to wygląda bardzo, bardzo dziwnie. No później oczywiście wszystkie portale, jak mówię, zastanawiały się nad tym newsem, informowały o tym, ale bardziej widzewskie. Te ogólnopolskie jakby jakoś tego nie dostrzegły, może już na urlopach dziennikarze i po prostu to uciekło, a dla nich nie jest to jakiś hit numer jeden. Ciekawy jestem, jak Marcin Feddek przyjmie tę informację, jak ją przyjął. Pewnie uważa, że to wielka niesprawiedliwość, natomiast no to już oczywiście jest jego sprawa. Co tam się jeszcze w programie zadziało? Szczerze powiedziawszy, nie analizowałem wszystkiego. Wczoraj byłem cały dzień od rana, jak tylko skończyłem trybunę prasową, rzuciłem się w wir przygotowań logistycznych, organizacyjnych do live'a, bo było tego mnóstwo, trzeba było ułożyć wszystkich gości minuta po minucie, w jakie konfiguracje prowadzący i tak dalej, i wszystkie pamiątki, i przygotować posty na Facebooka, zdjęcia, grafiki, i oczywiście wszystkim wyręczał mnie Franek technicznie, ale trzeba było to przygotować, więc nie miałem czasu śledzić w ogóle tego, co się dzieje poza naszym live'em charytatywnym, więc będę, że tak powiem, odkrywał te dziewicze tereny newsów wczorajszych i dzisiejszych porannych razem z wami, więc nie wypisałem na Twitterze żadnych podpunktów, żadnych zagadnień, których będziemy się trzymać. Po prostu pojedziemy sobie po kolei wedle, jak zwykle, portalu widzew24.pl i to nie jest jakaś reklama z mojej strony prywatna, tylko po prostu tam jest to najlepiej pokazane, bo minuta po minucie według czasu mamy ułożone wszystkie te informacje, więc będziemy na to zaglądać. Jak wystarczy czasu, odpalimy sobie jeszcze linię telefoniczną i będziemy sobie mogli poskładać życzenia. Więc zaczynam, żeby tego czasu nam trochę zostało. Zapraszam na trybunę prasową. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i news, który naprawdę był wczoraj tematem numer jeden, który nam też trochę tłumaczył na antenie klubowego radia Leszek Bogdanowicz. Wczoraj już czytałem jego wypowiedzi, więc to sobie może daruję, ale rzeczywiście te portale później żyły informacją o odwołaniu pani prezes. Najpierw komunikat Rady Nadzorczej, później Widzew to my, Wyborcza, była Interia, więc były jednak, przepraszam, przeoczyłem to wczoraj, zerknijmy sobie, albo może... Nie, no przeoczyłem, bo to 9.12, Interia też pisała o tym, że pani prezes odchodzi. Komunikat wklejony, tytuł Widzew Łódź, Martyna, ale nie uwierzycie, akurat jest też wklejony wideo. Jest wklejony wideo w Interii, taki odtwarzacz i tam jest, nie uwierzycie kto.
Marcin Feddek. Jest to film Fortuna Pierwsza Liga. Tomasz Łapiński w Widzewie, potrzebna jest cierpliwość. Jest tam za dużo rewolucji. No takim dziwnym przypadkiem, tuż przed odwołaniem pani prezes, Tomasz Łapiński, no, który z panią prezes ma dobre kontakty, i pan Marcin Feddek, który ma chyba przedobre kontakty z panią prezes, wypuścili właśnie taki, no, mają tego prawo oczywiście, ale w Polsacie Sport w jednym z programów pojawiła się taka wypowiedź, że brakuje cierpliwości, za dużo rewolucji, więc może nie dokonywać tylu zmian i tak dalej. Więc akurat wchodzę w ten artykuł i znowu widzę twarz Marcina Fedka. No tak, zbieg okoliczności. Oczywiście ja przeciwko panu Marcinowi nic nie mam, szanuję, pozdrawiam i tak dalej, i tylko po prostu jest to bardzo ciekawy taki zlepek, taka ironia, ironia losu. Widzę w Łódź Martyna Pajączek odwołana z funkcji prezesa klubu. Od 1 stycznia nie będzie już sprawować funkcji prezesa. Widzę w Łódź została odwołana decyzją Rady Nadzorczej klubu. Właśnie, a nie za porozumieniem stron, więc to też napisała Interia w taki sposób, jakby z jednej strony tak, ale z drugiej tak. Jest wklejony ten komunikat, w którym jest napisane, że no jednak nie, no tutaj za porozumieniem stron mówi, no pan nie, rozumiem już tą interpretację, no bo to pan Leszek Bogdanowicz wczoraj na antenie powiedział, że to było za porozumieniem stron, ale w komunikacie Rady Nadzorczej jest napisane jasno. Rada Nadzorcza Widzew Łódź S.A. podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu Widzewa Łódź S.A. pani Martyny Pajączek. Tu w komunikacie oficjalnym nie ma słowa, że to jest za porozumieniem stron. Tu jest napisane, że Rada Nadzorcza odwołała i koniec, więc ja nie, w ogóle nie wiem, jakim cudem ja to wczoraj na to nie wpadłem i dlaczego myśmy wczoraj to rozkminiali, dlaczego w jednym medium jest tak, a na przykład Bartek Drdzikowski w Wyborczej pisał inaczej, a to przecież było zaszyte w samej treści komunikatu, ja to kompletnie jakby wczoraj w euforii będąc może gdzieś to przeoczyłem. Jak dodano od początku 2021 roku, zarząd będzie funkcjonował w dwuosobowym składzie, tworzyć będzie go Piotr Szor i Michał Rydz. Tak, to wiemy już, więc nic więcej się nie dowiemy z Interii, poza tym, że przypomina nam ten portal, że pani Martyna Pajączek pełniła funkcję prezesa od połowy 2019 roku. Od ponad miesiąca mówiło się jednak, że z końcem roku najprawdopodobniej w klubie dojdzie do zmian, także na najwyższym szczeblu. No i tam jeszcze jest słówko o tym, które miejsce w lidze zajmuje Widzew, ale są święta, nie będziemy sobie psuć humoru. Dziennik Łódzki również się nad tym pochylił, też tego wczoraj nie przeczytałem, więc zróbmy to sobie teraz na szybko. Dariusz Kuczmera. Martyna Pajączek odwołana przez zarząd klubu. Kto zostanie prezesem Widzewa? Pyta. I pan Dariusz Kuczmera wkleja komunikat i nie odpowiada na pytanie. No to jest po prostu cały Dariusz Kuczmera. Czyli wszystko, co jest w tym artykule, jest po prostu zrobione z kopiuj wklej. I w tytule jest jeszcze postawione pytanie, kto zostanie nowym prezesem, ale w treści nie ma o tym ani słowa. Ani słowa o tym nie ma. Ale mimo to, panie Darku, że dziękujemy serdecznie, że przez cały rok wspiera nas pan swoją twórczością. Jest się z czego czasami pośmiać, czasami nad czym załamać ręce, ale oczywiście życzymy na te święta wszystkiego dobrego, bo przecież nie będziemy tutaj jakimiś wrogami. Co to nie. Łódzki futbol też to odnotowuje, to już wczoraj, ale to się nie zmieściło. Ostatnie dni Martyny Pajączek w Widzewie. Króciutko, że po prostu dojdzie do odwołania i tyle. I że będzie zarząd funkcjonować w gronie dwuosobowym Szor Rydz. Tak będzie nam się tutaj prezentować. Więc wracamy do męskiego zestawienia zarządu. Będziemy mieli o tyle prościej, że odmienianie prezesa będzie prościej niż prezes Martyny Pajączek, tylko prezesa Piotra Szora, czy PO prezesa Piotra Szora. Jakoś te męskie, rodzaj męski w języku polskim łatwiej się odmienia w niektórych przypadkach. No i Leszek Bogdanowicz gościł na antenie Klubowego Radia, spisały te wypowiedzi, spisał portal Widzew To My, już to wczoraj cytowałem, więc nie będę się powtarzał, ale też ciekawostka, spisał wypowiedź pana Leszka Bogdanowicza, no chyba, że coś przeoczyłem, to przepraszam, ale wydaje mi się, że nie. Więc spisany jest portal Widzew To My. W ogóle jest tak, że portal Widzew To My spisuje wszystkie te wypowiedzi gości zapraszanych do Klubowego Radia, no bo to oczywiście kibiców interesuje i jest to serwowane im, ale tak się składa, że czasami później, a czasami wcześniej również są spisywane te wypowiedzi także przez klubową witrynę, bo ona również serwuje swoim czytelnikom strony oficjalnej te teksty.
No i czasami jest dwóch gości, zdarza się tak, że najpierw Widzew Tomis pisze tego drugiego, a Widzew FM, a Widzew Ofi pierwszego i tam możemy przeczytać, ale generalnie chyba się nie zdarzyło jeszcze tak w całej historii tej kooperacji klubowego radia z klubową witryną, klubowym portalem, żeby wypowiedzi jakiegoś człowieka nie były spisane, jakiegoś gościa, a tymczasem mamy już Wigilię i do dzisiaj, przynajmniej ja tego nie widzę tutaj w tych newsach, słów pana Leszka Bogdanowicza nikt nie spisał. I to się idealnie wpisuje właśnie w taką mini wojenkę na linii Rada Nadzorcza Zarząd, czyli Bogdanowicz kontra Pajączek. Nie reagowała strona oficjalna na to, żeby podać ten komunikat i nie reaguje teraz na obecność pana Leszka Bogdanowicza. No, tam padły trochę też sekrety z tego, co ja nie słyszałem, ale miałem takie doniesienie. Zresztą czytałem wypowiedzi na portalu Widzew Tomy, że padły krytyczne słowa pod adresem pani prezes, więc pani prezes pewnie teraz w ramach zemsty zakazała spisywać te słowa. Ale podobno pani prezes ma być dzisiaj w radiu klubowym, więc ona się za chwilę wypowie. Jedyne, co się tylko martwię, to żeby się nam jakieś piekiełko widzewskie nie zrobiło, nie doszło do jakiegoś takiego teraz przerzucania się argumentami i jakiejś uszczypliwości, złośliwości. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo święta idą, szkoda by było. Oczywiście pani prezes ma prawo mieć swoje zdanie na wszystkie tematy, ma prawo odpowiadać na zarzuty, które i my jej zarzucamy i środowisko, które ma do niej pewnego rodzaju krytyczne opinie na temat niektórych działań, oczywiście nie wszystkich, żeby była jasność. Pani prezes ma jak najbardziej pełne prawo, żeby odpowiedzieć, żeby przedstawić swoje stanowisko i tak dalej, tylko jeśli to miałoby być w formie takie, że teraz my będziemy tak trochę sobie wykorzystywać medium klubowe, medium oficjalne do tego, żeby pomiędzy panem Bogdanowiczem a panią Pajączek dochodzić do jakiegoś sporu, to ja bym tylko mógł zaapelować, chociaż nikt tego apelu nie potraktuje pewnie poważnie, żeby to może zostawić sobie na poświętach. Pani prezes jest prezesem Widzewa do 31 grudnia, więc spokojnie 28 w poniedziałek będzie można na przykład wykorzystać klubowe medium i zająć własne stanowisko. No ale to oczywiście zrobi pani prezes, jak będzie chciała. Może będzie to program spokojny, może to będzie program typowo świąteczny, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie przebiegało. Może jakieś doniesienia dostaniemy, bo nawet nie wiem, o której godzinie startuje. Może już wystartował, może wy wiecie, więc proszę na piszcie, czy pani prezes jest już gdzieś tam na klubowych falach dostępna, czy ma być to później, bo nie wiem, jaki jest stan tej rzeczy. Patrzę właśnie teraz na ten czat, co tutaj się dzieje. Listek 2000, kiedy akcja Radia Widzew. Nie wiem, o co pytasz, ale może nie jestem w temacie, bo tutaj jest dużo tych wpisów, co oczywiście nas bardzo, bardzo cieszy. Tych ników stałych przybywa, to jest też fenomenalna sprawa. Martyna w stroju Ewy Czat. Aha, to Łukasz pisał. Adi mówi, siema Wiara, dziękuję wszystkim za wczorajszego live'a. Aha, Marek nam przypominał o czym, opowiem pana Fetka, o tym, o dobrym, co zrobiła pani prezes dla klubu, to już czytałem. Adam, teraz się do kuchni nie zagania, bo są tylko aneksy kuchenne w ramach living roomów, a ja nie mam living roomu, mam ścianę. Mendel pisze, że fotka zacna. No, chyba chodzi o tą fotkę z podłogi. No, obiecałem, więc zrobiłem. Co my tutaj jeszcze tutaj mamy? Czy Tomek się śmieje, czy licytujemy trening dla Nibara na live, ale to już sobie chyba odpuścimy. Marek jeszcze pisze, pani Pajączek, ale nie wiem, o co chodzi, bo aha, że to zrobiła pani Pajączek. Okay. A nie, to chyba pan Piotr Pietrasik. Nie wiem, ja już się zgubiłem, Marku. Jakbyś mógł tak jasno wyjaśnić, co masz na myśli z panią prezes, to ja to oczywiście przeczytam na antenie. Co my tutaj mamy? Marek, jeszcze raz, panowie, dacie znać, jak się rozliczyć z licytacji, numer konta i tak dalej. Marku, proszę, napisz maila, tak będzie najprościej, skoro już jesteś na czacie, bo będziemy oczywiście pisać do wszystkich na Facebooku, jak się licytacje pokończą, ale jeżeli chciałbyś się rozliczyć już wcześniej, to napisz proszę na najlepiej maila, albo prywatną wiadomość na Facebooku do Radia Widzew, albo maila na adres radiomaupa@radiowidzew.pl, radiomaupa@radiowidzew.pl, napisz, że z tej strony Marek i chciałbyś się rozliczyć za akcję, bo rozumiem, chodzi o akcję, licytację, która jest zakończona, tak? Była jakaś cena zamknięcia i tę cenę zaproponowałeś, wtedy podam ci numer konta, na który możesz pieniążki przelać, a my jak już zbierzemy
wszystko od wszystkich, to wstawimy to na zrzutkę dla Wiciego. Co z ankietą, pyta Bojan. Oj, Bojan, wczoraj taru buraki do końca nie słyszał. Jeżeli chodzi o ankietę, to daliśmy sobie czas z ankietą jeszcze chwilę, ponieważ no, sami widzieliście, co się wczoraj działo i podjęliśmy słuszną decyzję, aby tego jednak nie poruszać. Jest plan taki, aby zrobić, no, to parafrazując i nawiązując do kanału sportowego, no, który jest takim no, medium XXI wieku, bardzo szeroko popularnym, zrobić też takie zebranie zarządu naszego radia i też zrobimy sobie może jakieś takie z Wami razem podsumowanie tej ankiety, więc to jeszcze gdyby ktoś chciał, może wypełniać, a my przełożyliśmy omówienie tych wyników tej ankiety na inny dzień, bo wczoraj by się po prostu już to nie zmieściło. Sami widzieliście, co się działo. 2 godziny prawie program przedłużony. Doszedł nam spontaniczny gość, Roman Kołtoń, ale jak to mówimy, jak to przy okazji świąt musi być miejsce dla jednego strudzonego wędrowca. Takim się właśnie Romek okazał i też myślę było zacnie, tylko na przyszłość niech już nie śpiewa. może tak się umówmy. Patrzę, co jeszcze tutaj w tym czacie. Panowie, czy ktoś słuchał wywiadu z panią Pajączek w Klubem Radio? Coś ciekawego się pojawiło? Pyta Maciek Winczewski. Czyżby ten skończył się już ten wywiad w takim razie? Menel mówi, że nie słychać dżingli, jak coś tam przełączasz. Aha, no właśnie, zapomniałem znowu o tym. Zostawiłem tak, żeby telefon był słyszalny. Przepraszam serdecznie, więc no, jest to pewien kłopot, bo ciągle trzeba o tym pamiętać. A uwierzcie mi, jestem trochę jeszcze, percepcja po wczorajszym jeszcze nie wróciła do normy. Coś tam Derdzik pisał na Twitterze, ale nie słuchałem, odpowiada Menel. Czyli był już chyba ten występ pani prezes. Jest od Darka. Derdzikowski pisze na Twitterze: ogólnie wszystko super, pracownicy się rozwijali, przekraczali bariery, brakowało spotkań z ludźmi. No COVID, czyli wiadomo, wszystko jest wina COVID-u. Nie będę tego dzisiaj oceniał, damy sobie na to czas kiedy indziej. Info Widzewa pyta, gdzie tweet o trybunie? No jakbyś zauważył, to byś widział, że dzisiaj zrobiliśmy łączonego tweeta. Jest napisane, że zapraszamy na dzień dobry Widzewie oraz na trybunę prasową. Jest to w jednym tweecie wszystko zamieszczone dzisiaj z tego względu, że po prostu nie ma tylu tematów, nie ma sensu odpalać osobnego tweeta. Dzisiaj postanowiliśmy tak wigilijnie, świątecznie zamieścić to wszystko w jednym tweecie. Jak dobrze popatrzysz, to tam znajdziesz taką informację. Dzisiaj osobnego nie było. Menel z miasta Włókniarzy, ale zebranie zarządu poproszę wideo live. Powiem Ci, że to nie ma takiej możliwości, bo po pierwsze technicznie nie jesteśmy na to jeszcze przygotowani, a po drugie live wideo będzie zarezerwowany tylko na wyjątkowe, bardzo wyjątkowe okazje, czyli właśnie na tego typu, jakie miało miejsce wczoraj. Nie będziemy tego nadużywać, bo nie jesteśmy telewizją, tylko radiem i chcemy pozostać przy tej konwencji, natomiast wideo będzie tylko wykorzystywane przy okazjach specjalnych. Nie uważam, żeby omówienie ankiety było rzeczywiście jakimś specjalnym wydarzeniem, a mówię, nie chcemy robić z radia, telewizji i to po pierwsze, a po drugie musimy się podszkolić w tym wszystkim. My mamy rok teraz do kolejnego live'a, jeśli radio przetrwa najbliższy rok, a z takimi ludźmi jak wy jestem przekonany, że przetrwa. Przypomnę, wczoraj specjalnie ani razu przez całą audycję nie padło to słowo, bo nie chcieliśmy przy okazji live'a świątecznego, charytatywnego na potrzeby, na wsparcie potrzebujących o tym mówić, ale dzisiaj już myślę, możemy do tego wrócić i przypomnieć o Patronite, tak, jeśli ktoś by chciał nas wspierać, nasze radio, bo wczoraj dużo superlatyw na nas spłynęło, czy słusznie, czy niesłusznie, to już ufamy, że ocenialiście szczerze nasze działania. Jeśli chcecie, że nasze radio wspierać, to na Patronite możecie to robić kwotą od 10 zł miesięcznie przez kolejne progi, przez 25 zł, 50, 100, nawet 500, jeśli ktoś ma ochotę, może wpłacać w dowolnie wybranym przedziale czasowym patronite.pl/radio-widzew albo linki w opisach tego filmu na YouTubie albo w każdym praktycznie miejscu na naszej stronie internetowej i tak dalej. Ja będę się po świętach, pozwolicie, rozliczał z komputera. Co do komputera, to komputer dotarł, ale brakło czasu, żeby po prostu usiąść i go zmontować, bo komputer docierał do mnie w częściach. Z innego sklepu przyjechała karta graficzna, obudowa i RAM. I tu dziękuję Łukaszowi ze sklepu Megahertz z Andrespolu i polecamy wszystkim widzom, jaką robienie zakupów sprzętów komputerowych w tym sklepie i przy okazji Michałowi z Justynowa, naszemu też stałemu słuchaczowi, który nas skontaktował. A też z innego sklepu, takiego bardziej już nie widzewskiego, tylko komercyjnego, powiedzmy, przyjechały płyta główna, procesor. To wszystko trzeba było oczywiście zmontować. Ja muszę jeszcze wyciągnąć zasilacz ze starego komputera, wyciągnąć dysk twardy ze starego komputera.
komputera, no i było ryzyko, żebym, no i na pewno okazałoby się, że na 100% bym nie zdążył, więc ten komputer wciąż jest w paczkach. Jak ja to wszystko, jak to wszystko wypakuję, porobię zdjęcia, skany faktur i tak dalej, wszystko to oczywiście na Patronite dostaniecie dowody wraz z cenami. Wyszło kwotowo, tak wstępnie, razem z przesyłkami mogę powiedzieć, jeszcze od Łukasza nie dostałem faktury, mamy to zrobić na dniach, myślę, że po świętach, ale tak około 2800 z hakiem. Umawialiśmy się na 2700, więc umówimy się też w ten sposób, że ja różnicę brakującą dołożę z własnej kieszeni, bo będę też tego komputera używał do celów prywatnych częściowo również. Jak będę potrzebował coś wydrukować albo nie wiem co zrobić, cokolwiek, to też będę tego komputera używał. Więc dołożę brakującą kwotę od siebie, a te 2700 zł, które było zapowiedziane w celu, zostanie przekazane na zapłatę za ten sprzęt. No i tak to wygląda. Więcej organizacyjnych spraw w tym programie związanym z ankietą. Zrobimy sobie taki dłuższy program właśnie poświęcony, jak to wygląda wszystko z radiem, co dalej, jakie wyniki ankiety, jakie obieramy kierunki. Musicie dać nam trochę czasu, musimy odpocząć po tym, co się wczoraj działo i naładować ponownie baterie i na pewno te wszystkie informacje od nas otrzymacie. Info widzę, jak spoko macie, rozumiem, dzięki za info, moja wina, młyn w pracy mam, pozdrawiam. Dzięki, ja również, wszystkiego dobrego. Cele mamy na Patronet, wszystkie osiągnięte. No, dlatego ja mówię, to tam trochę jest takie mylące ten Patronite, bo te cele są jakoś dziwnie zaliczane, ale te wpłaty, jeżeli wy robicie wpłatę na więcej niż miesiąc, no to on zalicza nam cele, biorąc pieniądze z góry za kolejne miesiące. I potem się może okazać, że w kolejnych miesiącach braknie nam na realizację bieżących celów. Ja mam plan, żeby przebudować to po prostu, chyba tak to zrobimy, po prostu zrobimy jeden cel, nie subskrypcyjny, tylko cel celowy, projektowy i tam nie będzie kwota, że co miesiąc, tylko będzie kwota na dany miesiąc i będziemy po prostu pisali, to jest kwota na funkcjonowanie Radia Widzew w grudniu, kwota na funkcjonowanie Radia Widzew w styczniu i tam w tym poście tego celu wypiszemy wszystkie poszczególne składowe elementy, co potrzebujemy na co, żeby radio mogło funkcjonować i podamy łączną sumę. No wiadomo, na komputer już nie trzeba, ale chcemy zebrać dżingle, wciąż temat muzyki jest, lekki przełom tutaj nastąpił, nie znam jeszcze, bo ja sam nawet nie analizowałem wyników ankiety, nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale jest szansa większa niż mniejsza na muzykę. Też o tym opowiemy przy okazji tego programu, bo dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy odnośnie tej muzyki i może się okazać, że jednak nie jest to aż tak bardzo nieuchwytne. Ale pytanie, czy potrzebne, czy wymagane, czy słuchacze tego potrzebują, więc będziemy to jeszcze się na ten temat zastanawiać. Na razie tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Wracam do programu, bo znowu wejdzie, jak ten słuchacz wczoraj się nazywał, nie pamiętam imienia, znowu wejdzie i powie, co to za radio, które o Widzewie nic, tylko o samym sobie gada, więc ja już wracam i słuszna byłaby to krytyka, więc ja już wracam do trybuny prasowej, co to się wczoraj dalej działo, Leszek Bogdanowicz, to już mówiłem, na Weszło nawet napisali, rozstanie Martyny Pajączek z Widzewem, rządy rozczarowania, więc krytycznie Weszło również o pani prezes, to nie tylko my się uwzięliśmy, ale i Weszło ocenia je krytycznie. Nie wiemy kto, bo redakcja się pod tym podpisała. Od stycznia Widzewie będzie nowy zarząd, już bez Martyny Pajączek, której drogi z łódzkim klubem właśnie się rozchodzą. Nie tak wcale długo po tym, jak w wywiadzie dla Gazety Wyborczej zapowiedziała, że drugi rok jej rządów będzie dużo bardziej spektakularny niż pierwszy. Nie owijając bawełny, jej rządy Widzewie były rozczarowaniem, a i ona, nawiązując do klasyka, nie zakochała się w Łodzi. No i później mamy cały taki tekst, lekko przypominający nam tutaj ten taki związek pani Martyny z Widzewem. Zaczęło się świetnie i tutaj nasz słuchacz, pan Pajączek, Piotr Sidek, już się kiedyś z tego tłumaczył, jest jego zdjęcie na Twitchie pokazane w stroju Spidermana z wielkim banerem In Spider Woman We Trust, Widzew King. To pokazuje, z jakimi nadziejami kibice Widzewa witali panią prezes na stadionie, witali w klubie na samym początku, więc można sobie to zestawić teraz, to przyjęcie, a to pożegnanie. Oczywiście każdy ma prawo mieć własną ocenę co do rządów pani prezes, Piotr również, ja tutaj nikomu nie narzucam żadnego zdania, natomiast moje prywatne chyba znacie i nie będę musiał go przypominać. Są tutaj, jest fragment rozmowy z Łukaszem Masłowskim, który też mocno krytykuje panią prezes i kilka jeszcze innych tematów poruszono. O, na przykład jeszcze wypowiedź Leszka Bogdanowicza z klubowego radia, z Widzew
FM. No więc to naweszło do przeczytania, jeśli ktoś ma ochotę, to może sobie to zrobić. Wczoraj WTM zapowiadał o live'ie, świątecznym live'ie charytatywnym, no ale to już się odbyło, więc nie ma sensu do tego wracać w kontekście tego artykułu. Natomiast na stronie oficjalnej, zamiast słów Leczka Bogdanowicza, mamy inne rzeczy, ale też istotne. O 12.12, a więc dwie jedynki, dwie dwójki, magiczne pierniki od Widzewa znalazły nabywców, więc wiemy już, jak się sprzedały, była ta akcja piernikowa. Marcin Robak, no nie wiem, czy sam robił, ciekawy, czy ktoś mu nie pomagał, pewnie się nie przyzna. Świąteczne pierniki ozdobione przez Marcina Robaka, Krystiana Nowaka oraz Martyny Pajeczek oraz Marcina Torocińskiego, czyli cztery osoby brały w tym udział, zostały wylicytowane na łączną kwotę 640 zł, no to jak na pierniki całkiem zacnie. Środki pozyskane dzięki temu zasilą Fundację Dom w Łodzi i o tej fundacji możecie poczytać i akcji widzewskiej na stronie oficjalnej. Nie zabrakło akcentów widzewskich. Piernik udekorowany przez prezes Martynę Pajączek został wylicytowany za 60 zł, a Marcina Torocińskiego 100. No, Marcin przebił panią prezes. Ciastko zdobione przez Krystiana Nowaka osiągnęło cenę 180, a więc 3 razy tyle, ile piernik pani prezes, ale wszystkich pokonał Marcin Robak, 300. No, brawa kapitanie. Jednak nazwisko robi swoje, bo umówmy się, nie dla piernika ktoś kupował ten piernik, tylko dla faktu, że został on wykonany przez Marcina Robaka. Co jeszcze mamy? Portal Dłódź, również w temacie pani prezes. Stało się tak, jak wszyscy zapowiadali. Martyna Pajączek żegna się z Widzewem. No rzeczywiście, to są trafne słowa Piotra Gryma. Wszyscy zapowiadali, wszyscy. Stało się tak, jak się spodziewaliśmy. O, pani prezes. Chociaż cały czas podkreślam uczciwie, że pierwszą osobą, która napisała o tym jako dziennikarz oficjalnie na łamach, był Bartek Derdzikowski w Gazecie Wyborczej. Od tych kilku tygodni krążyły głosy, że Martyna Pajączek prawdopodobnie pożegna się z funkcją prezesa zarządu Widzew Łódź S.A. 23 grudnia Rada Nadzorcza wydała komunikat, w którym oficjalnie potwierdza, że od pierwszego dnia nowego roku pani Pajączek już w klubie nie będzie. No i tutaj też znowu fragmenty wypowiedzi z portalu weszło, w wypowiedzi Zbigniewa Smułki, czyli też taka jakaby próba przypomnienia tego, jak pani prezes zaczynała, przypomnijmy, weszła do klubu i zwolniła dyrektora sportowego i trenera, który nie zdążył rozegrać meczu i miała do tego oczywiście pełne prawo. Szkoda tylko, że w tym wszystkim powiedziała temu trenerowi prosto w oczy: trenerze, pracujemy, nic się nie zmienia, a tymczasem już jeszcze zanim została formalnie prezesem Widzewa, zanim dowiedział się o tym Zbigniew Smułka, zanim w ogóle jej uścisnął dłoń, to już wtedy pani prezes wiedziała, że prezesa Smułkę zwolni i weźmie Marcina Kaczmarka. A jest, wiem to na 100%, bo i ja o tym wiedziałem. Więc został po prostu perfidnie okłamany w żywe oczy Zbigniew Smułka i to mi się nie podoba z perspektywy czasu. Wtedy jakby jakoś nie zwracałem na to uwagi, już o tym mówiłem, a teraz z perspektywy czasu widzę, że to było bardzo niefajne zachowanie, na pewno nie budujące, jakby to ująć, jakby takiej dozy zaufania do klubu. No ale to już za nami. Przypomina te początki, ten środek i końcówkę portal Tłuci, jeśli ktoś chciałby sobie to prześledzić, to zapraszam. Odsyłam na łamy tego wydawnictwa, tego portalu, a tymczasem charytatywnie dalej, portal Widzew to my, artykuł z godziny 14.18, fototapeta dla Nikoli przekazana na licytację dla Wiczego. Aha, no to tak, to już tłumaczyliśmy to wczoraj, ona została wcześniej wylicytowana, ale przejęta, bo tam jakieś było zamieszanie, turbulencje z tym wszystkim, Stare Miasto odebrało tą pleksę, przekazało nam, to jest bydle, 2 metry wysokości, ponad metr szerokości, z oprawami fanatycy Widzewa, oprawa z banknotem dla Ludwika Sobolewskiego, wielka sektorówka, są tutaj jakieś jeszcze świece dymne, widzę, odpalone i to wszystko można wylicytować na naszym Facebooku Radia Widzew, facebook.com/radiowidzew, i tam wszystkie licytacje są. A jak ktoś nie posiada Facebooka, chciałby wziąć udział w licytacjach, to albo poprosić kogoś ze znajomych, kto konto ma, albo napisać do nas na adres radiomałpa.radiowidzew.pl i powiedzieć: chciałbym wylicytować to, albo poprosić o listę gadżetów, ale nie mam konta na Facebooku, co mogę zrobić, żeby wziąć udział w akcji. Wtedy pomożemy. Albo zaoferować jakąś kwotę, a my wtedy ręcznie z własnego konta napiszemy, że jest taka cena, na przykład tak przy koszulce Kuby Błaszczykowskiego i Przemysława Klementowskiego zrobiliśmy, że jest oferta na 3000 zł, więc zachęcam też do kontaktu w ten sposób. Wracam do strony oficjalnej, artykuł wczorajszy z godziny 14.54. Piotr Bartłoszewski do końca sezonu piłkarzem Widzewa 2.
Więc jest pierwszy transfer, ale w rezerwach. Chodzi o zawodnika, który przecież już jesienią występował w Widzewie, ale okazuje się, że na mocy porozumienia pomiędzy Widzewem a jego poprzednim klubem, i tutaj próbuje znaleźć jakiś to klub, Wartasierac, będzie ten piłkarz do końca sezonu reprezentował barwy Widzewa 2. I życzymy mu powodzenia, Piotrkowi i całej drużynie, żeby dopięła tego, co wszyscy sobie życzymy, czyli tego awansu do czwartej ligi, bo trzeba wreszcie ten krok zrobić, żeby nie było wstydu, że ŁKS trzeci nas wcześniej wejdzie do czwartej ligi niż widzę w drugi, bo już trzecia drużyna ŁKS-u gdzieś tam w B-klasie, A-klasie się rozpycha. Więc tak to wygląda. Widzę w to my, co słychać w temacie ośrodka przy Olechowskiej, pyta i odpowiada na podstawie słów prezesa Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Piotra Pietrasika, który zabierał głos na antenie naszego radia wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, i jak czytam, co następuje. W uzgodnieniu z miastem złożyliśmy wniosek o 30-letnią dzierżawę tych terenów. Następnie uzgodniliśmy, że jako stowarzyszenie wystąpimy o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, która pozwoli nam określić, co będzie można w tym miejscu wybudować i jakie będą koszty takiego przedsięwzięcia, czyli chcemy na 30 lat, a następnie wystąpimy o warunki zabudowy. Następnie do tematu oddelegowani są panowie Michał Musierowicz i Wojciech Mieczkowski, którzy robią to społecznie, nie pobierają żadnego wynagrodzenia, za co im bardzo dziękuję. Wiem, że spotkali się już z projektantami ośrodka Legii Warszawa, o proszę, a mają w planach podobne spotkanie z przedstawicielami Jagiellonii Białystok. To fajnie, że Legia i Jagiellonia, którzy już te ośrodki mają lub mają mieć, pomagają Widzewowi, tak sprzedając takie pewne know-how, jak ten temat ugryźć. W pracę zaangażowane jest również biuro architektoniczne, które będzie współpracowało przy składaniu wniosku o warunki zabudowy. Nie chcę zdradzać nazwy, ale nie jest to biuro, które projektowało nasz stadion, tak powiedział pan Pietrasik. Jeszcze mamy jedną wypowiedź. Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy jest dość wymagające pod kątem formalno-prawnym. Mam nadzieję, że nastąpi to do końca lutego. Następnie dużo zależy od miasta, a konkretnie od tego, czy nasz wniosek o dzierżawę zostanie skutecznie załatwiony. Jeżeli tak się stanie, to później będziemy chcieli przedstawić harmonogram zdobycia finansowania na budowę przedsięwzięcia. Więc pozostaje nam tylko czekać na efekty. Bardzo byłoby dobrze, gdyby widzę wreszcie miał coś swojego, być niezależny od kaprysu miasta, od fuszerki firmy, która buduje ośrodek i tak dalej, więc byłoby dobrze. Co tutaj mamy jeszcze? 17.3. Już kiedyś para rządziła Widzewem. Kibice wspominają czasy Pawelca i Grajewskiego. Nie kto inny jak Dariusz Kuczmera. No rzeczywiście, bardzo wspominamy te czasy. I tutaj są wklejone jakieś, po prostu nie wiem skąd są wzięte te komentarze kibiców, na Facebooku klubowym. Aha, to czyli Dariusz Kuczmera sobie po prostu wziął zlepek postów na Facebooku. No rzeczywiście, jest to kopalnia merytorycznej wiedzy dla dziennikarza, zrobić sobie kopiuj wklej z komentarzy na Facebooku, gdzie każdy, nawet nie mówię o tych osobach, które tu są zacytowane, tylko ogólnie, każdy byle troll internetowy może sobie napisać cokolwiek, a pan Dariusz Kuczmera z tego robi artykuł. Gratulujemy. Mamy przykładowo jeden tekst, wam przeczytam. Spoko, zobaczymy, jak dwóch panów sobie poradzi. Już kiedyś też mieliśmy taką dwójkę. No i to jest dla pana Kuczmery powód, żeby zrobić artykuł. Zamykam. Daruję wam to, przechodzę do kolejnego, znowu Gazeta Wyborcza, godzina 17.40, Bartłomiej Drdzikowski, w Widzewie znów najciekawiej między rundami, kibice muszą dostać transfery i to jest wzięte w cudzysłów, więc ktoś takie słowa musiał wypowiedzieć. Widzew wejdzie w nowy rok bez prezesa, z nowym dyrektorem sportowym, najpewniej ze zmianami w drużynie i ze świadomością, że trzeba zacząć oszczędzać, ale transfery są konieczne. To już stara widzewska tradycja, że o wiele ciekawiej jest między rundami, tak to o tym wiemy. Przypomina Bartek Drodzikowski, jak to miało miejsce w ubiegłym roku, czyli co się działo zimą w sezonie 19-20. Mamy jeszcze przypomnienie, jak będzie wyglądać skład zarządu od nowego roku. Jest akapit pod tytułem Nie będzie inwestora w Widzewie. Powołuje się tutaj w Gazeta Wyborcza na artykuł w Przeglądzie Sportowym. Natomiast też Gazeta Wyborcza, dziękuję Bartku, powołując się na nasze źródło, nawet linkując do naszego radia, bardzo nam miło, że Gazeta Wyborcza, chociaż ty chyba zawsze tego dochowywałeś, to raczej inny dziennikarz, którego na szczęście już w Wyborczej, mówię subiektywnie, nie ma, bo on tego nie potrafił dotrzymywać, ty zawsze tutaj trzymałeś klasę, więc jest powołanie się na wypowiedź Piotra Pietrasika na antenie naszego radia, który zdementował, że,
że takie rozmowy nie są prowadzone, do stowarzyszenia nie wpłynęła żadna oferta zakupu akcji klubu. Tak mówił pan Piotr, zresztą to już czytałem wam wczoraj, więc nie, tego nie powtarzam. W takim samym tonie dzień później wypowiadał się Leszek Bogdanowicz, czyli szef Rady Nadzorczej, który co prawda takimi rzeczami w klubie się nie zajmuje, ale jest przecież doskonale poinformowany. Dementi decydentów Widzewa pokrywają się z informacjami wyborczej, czyli Bartek Drdzikowski ma podobną wiedzę, że są jakieś firmy zainteresowane Widzewem, ale na tym się właściwie skończyło, czyli na tym sądowaniu. Kwoty, jakie padały, mówiło się na m.in. o 700 tysiącach euro, czyli około 3 milionów złotych, a Widzew bez inwestora potrafił zbierać budżet na poziomie 18 milionów złotych. No więc faktycznie, jeśli ktoś chciałby kupić Widzew za 3 miliony, no to naprawdę niech się rozpędzi mocno i ściana wybierze jakąś taką solidną, dalej to już wiecie co, no bo są to, ja rozumiem, że jest czasy pandemii i tak dalej i towar jest tyle wart, ile ktoś chce za niego zapłacić, towar w cudzysłowie w przypadku Widzewa, ale wiecie, co mam na myśli. No jednak apeluję do władz klubu, żeby nie szły tą drogą i nie szukały partnera, który jest w stanie nam zaproponować za akcję 700 tysięcy euro, bo to trochę mało. Co my sobie za to kupimy? Waciki, jak mówiła Katarzyna Figura w Killerze. Po samym awansie do Ekstraklasy nie powinno być problemu, żeby zrobić samych 8 milionów złotych, samego tylko awansu, więc Bartek Drdzikowski słusznie zauważa, że ta kwota, jeżeli ona jest w ogóle prawdziwa, to jest to po prostu dramat. Nieoficjalnie wiadomo, to jest ciekawe, o tym nie wiedziałem, nieoficjalnie wiadomo, że w przeszłości była jedna dość poważna oferta z Włoch, związana z jednym z klubów Serie A, ale potencjalny inwestor z jakiegoś powodu się wycofał. Na razie nie ma mowy, by ktoś z dużymi pieniędzmi był blisko przejęcia Widzewa. Kropka. Tak to wygląda ze strony Bartka Drdzikowskiego, który jeszcze pyta, co dalej z drużyną, zastanawia się, przywołuje miejsce w tabeli, przypomina, że trójka Pawłowski, Rudol i Oyama znalazła się na liście transferowej, z Widzewem ma się też pożegnać Mąka. Co tutaj jeszcze? Wyjątkiem, co tutaj mamy? Problem w tym, że piłkarze, którzy trafili na listę transferową, wciąż mają ważne kontrakty. Pawłowski do lata 2022 roku, ja myślałem, że do lata 2021, a ten drugi jest zależny od awansu. No to ciekawe, może ktoś się lepiej orientuje i że nie palą się do odejścia. Wyjątkiem jest Rudol, który, jak dowiedziała się Wyborcza, jest bliski porozumienia się z klubem. O proszę. No to dobrze, bo dla Sebastiana na pewno, Sebastian to jest, mówię, z tej trójki piłkarz, który na pewno znajdzie sobie solidny klub i jeszcze zobaczycie, że będzie dobrze grał w piłkę, więc nie ma co go tutaj kisić, mówiąc brzydko, niech sobie Sebastian odejdzie, gra w piłkę, no i zejdzie nam z listy płac. Dla każdej strony to będzie sytuacja win-win. Natomiast z tych słów Bartka Drdzikowskiego opublikowanych na łamach Wyborczych wynika, że Pawłowski i Oyama nie kwapią się do odejścia. Co z Mąką, nie wiadomo. No Mąka obiecał podobno, że jeśli będzie taka decyzja, to on rozwiąże kontrakt zimą. Natomiast na razie oficjalnie nikt nie potwierdził tego, że Daniel faktycznie odchodzi. Więc poczekajmy tutaj jeszcze z oficjalnymi informacjami. Na razie możemy się tylko posiłkować tymi nieoficjalnymi, które nam tutaj zaserwował Bartek Drdzikowski. Co jeszcze Widzewowi potrzebny transfer w stylu Marcina Robaka? Tu jest wzięte w cudzysłów, zaraz postaram się znaleźć, czy to cytat. To jeden z działaczy, nie mamy niestety wskazania, który. Napisane jest, że kibice nie mogą chodzić na stadion, a gra drużyny pozostawia wiele do życzenia, atmosfera wokół samego klubu też nie jest najlepsza. Potrzeba transferów, które znów dadzą nadzieję i nowy pozytywny impuls. Coś trzeba kibicom dać. Tak było, gdy do Widzewa przechodził Marcin Robak, mówi Wyborczej jeden z działaczy. I transfery mają być. Więc ja słyszałem, że podobno pieniędzy na transfery nie ma. Ale plany są, więc ja się trochę martwię. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, niesprawdzone, ale doszły do mnie słuchy, że Widzew celuje w transfery nie tanie, jednak i mam nadzieję tylko, że te decyzje, jeżeli będą one podejmowane, to będą podejmowane bardzo roztropnie, po pełnej analizie finansowej, żeby się nie okazało, że będziemy robić świąteczny live charytatywny w przyszłym roku na ratowanie finansów Widzewa. Tak bym chciał tylko zaapelować, ale więcej na razie mówić nie chcę, ponieważ są święta, nie chcę wam psuć nastroju na święta, więc po prostu zakończę to słowami, że mam nadzieję, że to są tylko głupie plotki i nic takiego nie ma miejsca. Czekamy na te transfery. Chyba raczej dzisiaj pod choinkę nic nie dostaniemy, chociaż kto wie. Zobaczymy. Dobra, zaglądam na czat i na Twittera, co tam ciekawego się wydarzyło od momentu startu audycji. Trochę katar mnie dopadł, więc nie wiem. Mariusz pyta,
Pyta. Nie, to jest jakaś dyskusja. Widzę, że w Radiu Widzewa będzie Martyna Pajączek. Wczoraj mieliśmy porozmawiać. Wczoraj mieliśmy porozmawiać, nie odebrała, później jednak nie odzwoniła. W następnym etapie pewnie powie, że zawsze odbiera i odzwania. Taki styl wesołych. Odpowiada mener z miasta Włókniarzy. A kiedy ma być? Może w końcu w Radio Widzew.pl? No nie sądzę, ale zaprosić możemy. To radio jest stworzone dla was, więc. Więc jeśli pani prezes będzie chciała przyjąć zaproszenie do naszego radia, bardzo prosimy. Będzie trzeba oddelegować jakiegoś dyplomatę, może Michała Nieparskiego, do tego, żeby zadzwonił do pani prezes z zaproszeniem. Michi, może pani prezes Pajączek na koniec pokaże charakter i policytuje koszulkę Kuby z panem Klementowskim. No nie wiem, czy charakter się mierzy w tym, czy ktoś licytuje koszulkę, czy nie. Myślę, że charakter pani prezes miała wiele okazji, żeby pokazać, już nie mówię o widzewskim charakterze, bo nie chcę, żeby to słowo było takie trochę tutaj zbrukane, ten zwrot, ten slogan, ale myślę, że pani prezes miała wiele okazji na to, żeby zachować się z klasą w różnych momentach i na pewno nie jest tym koszulka. Ale jeśli pani prezes ma ochotę Kuby Błaszczykowskiego koszulkę przytulić, no to 3010 zł i koszulka jest pani. Nie widzę problemu, to wszystko na szczytny cel, więc jeśli miałaby ochotę, chociaż to tylko taka hipoteza któregoś z naszych słuchaczy, niczego konkretnie, to ja nie widzę przeszkód. Mario Łódź, panowie... Aha, Leszkowi Milewskiemu odpisuję, tylko nie wiem dlaczego. Dzień dobry kochani, jak już szukacie czegoś do posłuchania, przed gotowaniem zapraszamy do audycji z Kubą Olkiewiczem, ekstraklasowe nagrody, siódmej kategorii. Aha, czyli jakiś tam program Weszło FM się odbywa, dwaj zgryźliwi tetrycy, obaj z Łodzi, Leszek Widzewiak, Jakub Olkiewicz ŁKS-iak, więc pewnie sobie będą chcieli podogryzać. Menel z miasta Włókniarzy odpisał Leszkowi, panowie braliście już udział w akcji charytatywnej Rady Widzew.pl, jak nie to zapraszamy i do dzieła. No, może Leszek ktoś tam wspomni na antenie. Zobaczymy. Co tu jeszcze? Rewcio jest z nami. Mam nadzieję, że po odejściu Pająka wszystko ruszy do przodu. No, my mamy nadzieję, że w ogóle ruszy wszystko do przodu. Czy to będzie dzięki odejściu, czy nie odejściu, nieważne. Najważniejsze, żeby Widzewowi było dobrze. Dobra, lecę z kolejnymi tematami, bo nie chcę dzisiaj przeciągnąć programu. Bramka Fundambu. O, miła sytuacja, miła informacja. Bramka Fundambu wybrana golem jesieni w pierwszej lidze. Chodzi oczywiście o przewrotkę w meczu ze Stomilem Olsztyn. Z linii Olaka Rangego Fundambu się złożył, piłka powędrowała w samo okienko. Sam Krzysztof Sanowski wtedy pisał, że mu się łza wokół zakręciła. No rzeczywiście, takie bramki na Widzewie nie pamiętam od dawna. No może gdzieś tam te gole Daniela Tanżyny z Gryfem Wejherowo, Daniela Mąki z Górnikiem Polkowice z rzutu wolnego, ale to były takie bomby w okienka. A tutaj co zrobił Fundambu, to taki majstersztyk techniczny. Obrócić się, przyjąć piłkę klatką piersiową, nożyce, zaskoczony bramkarz Kudryavcevs. No wyglądało to imponująco i została nominowana przez Stowarzyszenie Pierwsza Liga, przez organizatora rozgrywek ten plebiscyt. Eimerwej Fundambu wyprzedził Antonio Domingueza z ŁKS-u, Radosława Adamskiego z Resowi, a także Markusa da Silva, gola oczywiście, Markusa da Silva z Arki Gdynia i Mateusza Hewelta z Miedzi Legnica, przypomnę, to bramkarz, a więc nominowany był gol bramkarza Mateusza Hewelta dla Miedzi Legnica. Jeśli ktoś chciałby sobie przypomnieć, ja to właśnie teraz sobie robię, odpalam sobie wideo, które jest tutaj wstawione na Widzew to my, wybita piłka, zaraz Mucha zgra głową, jeśli dobrze pamiętam, tak jest, Mucha do przodu i Fundambu, no przesadziłem z tą linią pola karnego, to był jakiś 14 metr, półtora metra za linią pola karnego, ale wyglądało to rzeczywiście rewelacyjnie. Jeszcze raz, czy tam było przyjęcie na klatkę, czy to był strzał od razu, bo ja to mówiłem oczami wyobraźni, a jak to wygląda de facto? Nie, tutaj nawet nie było przyjęcia, to było uderzenie z woleja, bez przyjęcia piłki, po prostu Fundambu się złożył do przewrotki i strzelił, więc gdyby on tyłem do bramki przyjmował na klatkę, to może bramkarz Kludiawce gdzieś miał tam zasygnalizowane rozwiązanie, a tymczasem to nawet nie było przyjęcia, tylko był bezpośredni strzał i nie z linii pola karnego, przesadziłem trochę, tylko tak z metr, półtora metra, może dwa metry w polu karnym. Strona oficjalna, wracamy na OFI, Widzewska Krew, czyli ta akcja przed Nowym Rokiem, dołącz do akcji Widzewska Krew, z okazji 110-lecia akcja wciąż trwa, w całej Polsce można krew oddawać i jest cała lista we wszystkich województwach, gdzie się znajdują stacje
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, regionalne takie centra. Można sobie znaleźć adres w swojej miejscowości i powiedzieć, że to jest na Widzewską Krew i to zostanie odnotowane i zebrane do wspólnego banku. 110 litrów chcą oddać widzewiacy, więc zachęcamy, żeby wziąć w tym udział. 110-lecie w inny sposób, po kibicowsku, po kibolsku wręcz nawet bym powiedział, uczcili kibice Widzewa z Sieradza. Imponujący wyczyn, jest wideo na stronie Widzew to my, dron w użyciu. Panowie, może zacytuję samą relację kolegów z Sieradza. Przez koronawirusa nie dane nam było w 2020 roku zorganizować żadnego turnieju ani żadnej imprezy urodzinowej, zatem postanowiliśmy w inny sposób zaakcentować ważne dla nas dane. W efekcie 19 grudnia zbieramy się w centrum miasta w 150 osób. Warta Poznań, w FC Warta, Warta Sieradz, czyli fan klub z Warty, 150 osób zbiera się, no rewelacja. Rozpoczynamy równo o godzinie 19.10, na samym początku wjeżdża 30-metrowy transparent z hasłem 25 lat Widzewa w Sieradzu. Wow, to jest rzeczywiście, bo to jest nie tylko 110-lecie klubu, ale też 25-lecie fan klubu Sieradza, no który WFCS, czyli Widzew Fan Klub Sieradz 95, taką ma nazwę, więc łatwo policzyć, że faktycznie 25-lecie na karku. Następnie w nawiązaniu do jubileuszu 110 lat Widzewa odpalamy 110 razy na całej długości ulicy. Ostateczny efekt wizualny dopełnia ponad 120 stroboskopów i kilka wyrzutni. Wszystko razem tworzy konkretne widowisko i naprawdę zachęcam Was, żebyście sobie zobaczyli. Na YouTubie to znajdziecie, albo wejdźcie na WTM i w artykule, który był opublikowany wczoraj o godzinie 20. Możecie sobie to wideo zobaczyć. Ono trwa 3 minuty 19 sekund, naprawdę wygląda to imponująco, bo jest z góry pokazany ten moment, w którym rozbłyskają te wszystkie fajerwerki, wyrzutnie, race, no wygląda to fenomenalnie i ja zawsze, jak jest ciemno i płoną race, to jestem po prostu, aż mam ciarki na ciele. I jest zdjęcia z jakiegoś GoPro czy jakiegoś kamery samochodowej, bo pomiędzy tymi ustawionymi tutaj osobami, to jest dobry kilometr, na odcinku dobrego kilometra płoną race, pomiędzy tymi racami jedzie samochód z kamerką, też to filmuje z wewnątrz pojazdu, są przebitki na zdjęcia z drona, na urywki z drona. No fenomenalne dzieło, gratulujemy Sieradzowi oczywiście pomysłu, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji tego jubileuszu. Jak czytam jeszcze, co miłe i ważne, mieszkańcy Sieradza w pozytywny sposób odbierali przygotowany spektakl i gratulowali 25 lat działalności naszego fanklubu, a więc my również się do tych życzeń jak najbardziej jako redakcja Radia Widzew przyłączamy. Wszystkiego najlepszego dla całego Sieradza. Portal Tu Łódź również dostrzega, że Fundambu zdobył gola jesieni, więc drugi raz tego czytać nie będę. Widzew to my dziś rano o 8.33 zaserwował nam jeszcze jeden artykuł, w którym czytamy: świąteczne live charytatywne za nami, aukcje wciąż trwają, czyli pomagają nam koledzy z innego medium i nagłaśniają ten temat. To było prawie 9 wyjątkowych godzin na antenie Radia Widzew. Wczorajszy świąteczny live charytatywny, podczas którego zbierano pieniądze dla rodziny Wiciego, okazał się wielkim sukcesem, ale to wcale nie koniec akcji. Wciąż trwa bowiem mnóstwo licytacji unikatowych gadżetów. Wymienieni są goście, m.in. Piotr Szor, Zbigniew Boniek, Piotr Szor po raz drugi. Nie wiedziałem, że dwukrotnie Piotr Szor, tutaj się komuś coś pomyliło. To literówka, dwa razy to samo nazwisko się pojawiło do korekty. Piotr Pietrasik, Przemysław Klementowski, Maciej Szymański, Rafał Augustyniak, Mariusz Tępiński, Mateusz Święcicki czy Roman Kołtoń. Oprócz odpowiadania na pytania nie zabrakło również świątecznych anegdot oraz śpiewania kolęd. Wyjątkiem nie był nawet prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego przywierzyli do Betlejem, to jest fenomenalne, możecie sobie odsłuchiwać, my to wytniemy jako dżingiel na pewno. Natomiast najciekawszą anegdotę świąteczną według mnie chyba opowiedział, tak mi się wydaje, Rafał Augustyniak, który przypominał czas, jak był w młodości kapitanem Widzewa i po którymś z meczów tak było gorąco, przegranym w kolejnym meczu, tak było gorąco i tak dyskutował z kibicami, że dostał mandat od policji za używanie niecenzuralnych słów. No, siła i szkoła charakteru dla Augusta wtedy była, co potwierdził. Wpłaty na godzinę drugą w nocy wyglądały następująco. Kwota, która się już nie zmieni, 2562,40 zł, to są donaty. Tyle wpłacaliście po prostu blikami, SMS-ami i tak dalej. Byłoby więcej, ale niestety część jakieś, nie wiem ile procent, około 7-8% pożarł nam dostawca tych usług. No trudno, ten pośrednik, czyli
tipanddonation.com, tak się nazywa ta platforma, no, z czegoś oni też muszą żyć, więc rozumiemy ich, no ale 2,5 tysiąca zebraliśmy, przeszło w ten sposób, ale zdecydowanie największe kwoty udało się zgromadzić dzięki licytacjom. Dość powiedzieć, że książka prezesa Bońka, Mecze mojego życia, sprzedana została za 1920 zł, tutaj trzeba dołożyć jeszcze, że 200 zł dokłada Zbigniew Boniek, czyli łącznie 2120 za tą książkę, a wszystkich przebił prezes Klementowski, który za koszulkę z autografem Jakuba Błaszczykowskiego zaoferował 3000 zł. Pozostałe aukcje również cieszyły się sporą popularnością, dzięki czemu aktualnie zebrana suma, i to jest łącznie donaty plus kwota z licytacji, ale przypominam, na godzinę drugą, może na koniec programu dostanę jakąś aktualizację, może to na przykład Franek albo ktoś jest w stanie jeszcze mi to na szybko policzyć, zobaczyć, czy są jakieś wahnięcia, czy kwota urosła i do jakiej sumy, to jeszcze mamy kilka minut. Franku, jeśli słuchasz, to może napiszę, bo nie wiem, czy słuchasz. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy Franek jest w stanie to na szybko zrobić. Jak nie, to będziemy informować później. Na drugą 15 562 zł 40 groszy. Wielkie brawa, wielkie wow. No nie spodziewaliśmy się takiej kwoty, bo biorąc pod uwagę rangę naszego radia w tym momencie, na tym etapie rozwoju, to jest to moim zdaniem olbrzymi sukces. Znaczy może nie nasz, to jest sukces wasz, bo to wy te sumy pieniędzy wpłacaliście, my tylko byliśmy tutaj od odnoszenia fortepianu, ale grali na nim nasi słuchacze i VIP-y. Co jeszcze można wylicytować? Mówiłem, portal Widzew to wymienia koszulki Widzewa, Ruchu, Rafała Augustyniaka, Mariusza Stępińskiego. No jest ta koszulka jeszcze Wisły Kraków, Amfutbolistów, koszulka Akademii przekazana przez Macieja Szymańskiego, koszulka Kapy, w której jeszcze Akademia nie zdążyła zagrać. To słynna koszulka. Nie zabrakło też takiej szpileczki między wierszami, tak zasugerował Maciej Szymański, śmiejąc się z tego, że oni musieli całą jesień grać w Jomie, a Kappa dojechała już po rundzie i my ją dostajemy szybciej, zanim piłkarze Akademii ją dostali. Dostaliśmy ją na licytację. Więc wszystkie te gadżety, które są wciąż w grze, możecie znaleźć na Facebooku Radio Widzew, facebook.com/radiowidzew. Tam post po poście jest 50 postów i w każdym z nich inny gadżet. Kolejne się jeszcze pojawią, bo nie wszystkie zostały dodane, ale to już będą drobniejsze, mniej ekscytujące elementy, ale te, które są, możecie pokazywać znajomym, możecie licytować. Cały zysk będzie przekazany na wsparcie rodziny Witsiego. Licytujemy te gadżety do 31 grudnia, do północy, czyli do Sylwestra, do Nowego Roku. Jak Nowy Rok wybije, zamykamy licytację. Oczywiście niektóre te pamiątki mają cenę zamknięcia. Jak wpłacicie kwotę określoną, tak zwany kup teraz, to już licytacja się kończy. Nie czekamy do końca grudnia, ale te najcenniejsze koszulki i tak dalej, one mają charakter licytacji i nie mają tutaj żadnego takiego elementu zamknięcia wcześniejszego. Jeszcze widzę, pojawił się jeden artykuł w międzyczasie na antenie, na łamach Widzew to my, z anteny naszego wczorajszego świątecznego live'a, Piotra Szora. Tak więc tak w skrócie, gości było dużo, jeśli ktoś nie ma na razie czasu, żeby słuchać, bo święta i tak dalej, a nie słuchał wczoraj momentu fragmentu z wywiadu, czy nie słuchał tego fragmentu świątecznego live'a charytatywnego, gdy gościł na naszej antenie Piotr Szor, jeszcze wiceprezes, ale to było pierwsze wystąpienie jego w roli przyszłego PO prezesa. O tak, muszę tutaj dbać o słowa, żeby czegoś nie przekręcić. I co mówił? Sytuacja wygląda w ten sposób, że prezes Pajączek została odwołana przez Radę Nadzorczą, ale do końca roku wciąż zasiada na swoim stanowisku. Od stycznia faktycznie najprawdopodobniej to ja będę pełnił obowiązki prezesa, natomiast nie wiem, czy przez miesiąc, dwa, czy może przez pół roku. Nie umiem po prostu określić, pan Pietrasik, tego okresu. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Poza tym dojdzie do istotnej z perspektywy klubu zmiany w zarządzie. To dla mnie zbyt wiele się nie zmienia. Jedyną kwestią będzie nowa funkcja oraz podział obowiązków między mną a Michałem Rydzem. Na pewno w nowym roku trzeba wziąć się do pracy i kontynuować to, co było dobre, a także pozmieniać to, co było złe. No więc pan Piotr Szor widzi, że coś było złe, bo pani prezes chyba twierdzi, że wszystko było dobrze. Tak wynika z tej relacji Bartka Derdzikowskiego na Twitterze. Nie chcę obiecywać awansu. Naszym celem jest miejsce w pierwszej szóstce. Jeśli uda się je wywalczyć, to w barażach może się wszystko zdarzyć. Podstawową sprawą jest jednak zbudowanie drużyny, w której co okienko będziemy wymieniać kilka ogniw, a nie robić rewolucję.
Tak jak potrzebujemy stabilizacji organizacyjnej w klubie, tak samo potrzebujemy jej w drużynie. Zdajemy sobie natomiast sprawę z tego, że ta drużyna musi zacząć grać na miarę oczekiwań, choćby tak jak z Arką Gdynia, czy w pierwszej połowie meczu w Tychach. Jej forma musi być stabilna na dłuższym dystansie. Wszyscy piłkarze muszą wiedzieć, dla kogo grają i po co. Tego będziemy oczekiwać. Jeszcze mamy kawałek wypowiedzi. Wszystkiego nie można tłumaczyć pandemią. O, proszę. Wiele osób wyraża dezaprobatę w stosunku do naszych działań, że 110-lecie klubu nie zostało odpowiednio uwypuklone. Planując obchody, chcieliśmy, żeby one wyglądały zupełnie inaczej. Nie chcę wypowiadać się w imieniu pani prezes, ale nie ma co ukrywać, że pandemia trochę zaburzyła nam plany, szczególnie listopadową galę. No, gala była na listopad, a trzeba było pomyśleć, trzeba było galę zrobić w sierpniu, kiedy pandemii nie było. No, ale rozumiem, że się nie dało. Jedna rzecz to jednak pandemia, ale druga, rzeczywiście jako zarządowi pewne rzeczy nie poszły nam tak, jak chcieliśmy. Może pora uderzyć się w pierś, że przespaliśmy i odpuściliśmy pewne kwestie, koncentrując się na innych. Mogliśmy dać z siebie więcej. No, takich słów z ust pani prezes mi zabrakło. Może ich nie usłyszałem, a one padły. Jeśli tak, to oczywiście zwrócę honor. Co jeszcze, Piotr Szor? Osobiście myślę, że możemy przełożyć tę galę z okazji 110-lecia na kolejny rok. To będzie dobry moment, żeby uhonorować wielu zasłużonych widzewiaków, nie tylko piłkarzy, ale również pracowników czy przedstawicieli innych sekcji. Jeżeli wspólnie z Michałem Rydzem do takiego samego wniosku dojdziemy, to jestem przekonany, że organizacja tej gali rok później nie zostanie źle odebrana. Czyli mamy zapowiedź, mówił o tym Piotr wczoraj, że taka gala może mieć miejsce w przyszłym roku, ale będziemy oczywiście nawiązywać do ubiegłego. Wszyscy rozumiem, że jest COVID, jest specyfika taka, a nie inna. Na koniec życzę, abyśmy jak najszybciej wrócili w komplecie na stadiony i mogli pomagać zawodnikom z trybun. Chciałbym też, żebyśmy wszyscy wyjeżdżali w tę szóstkę. Na pewno potrzebna jest cierpliwość, bo nie ma co popadać ze skrajności w skrajność. Podczas niektórych meczów gra drużyny wyglądała jak roller coaster. Ale ja mam nadzieję, że już wkrótce ona się ustabilizuje na wysokim poziomie. Do tego będziemy dążyli wraz ze wszystkimi pracownikami klubu, ze sztabem szkoleniowym oraz piłkarzami. Dodam na zakończenie Szor. Więcej, bo to nie wszystko oczywiście, co mówił pan Piotr. Do usłyszenia w Radiu Widzew za chwilę. Powtórka wczorajszego świątecznego live'a charytatywnego. To dla tych, którzy mają player radiowy i żadnej innej opcji słuchania nie mają, to za moment powtórka się rozpocznie. Będzie trwała prawie 9 godzin do wieczora. Później na sam koniec jeszcze dla chętnych powtórzymy trybunę prasową. Live jest oczywiście dostępny na YouTubie, nie kasowałem go ze względu na dbałość o zapis czatu, żeby on nam pozostał, choć chyba jest przetwarzany, rano sprawdzaliśmy to okazuje się, że jeszcze ten czat nie był dostępny, ale może się to zmieni. No i na koniec jeszcze żegnam się z Wami, że muszę chwilę przerwać, bo furorę robi Marcin Najman we wszelakich internetach, jego zdjęcie spod hali w Częstochowie. Real Time Marketing Chorzowskiego Ruchu, nie czekaj, kup kalendarz na przyszły rok i jest zdjęcie nowego sklepu Ruchu Chorzów na ulicy, a przed sklepem w kolejce czekający na wejście Marcin Najman, a więc gratulujemy pomysłu kolegom z Chorzowa. Natomiast ja, dla mnie, ode mnie informacja jeszcze na koniec. Franek policzył na szybko, a więc stan na godzinę 11, tak już to powiedzmy, na 24 grudnia. Przebiliśmy barierę 16 tysięcy, jest dokładnie 16 052 zł 40 groszy. 16 052 zł 40 groszy. Akcja trwa, za chwilę kolejne będą do nas tutaj spływać jeszcze grafiki od Franka, będziemy dokładać te brakujące, będzie ich ponad 50, czekamy do końca grudnia i w styczniu zamykamy, rozliczamy całą zbiórkę, wywiązujemy się z przelania tych pieniędzy, oczywiście jak sami je od darczyńców otrzymamy. Jeśli ktoś chce się z nami skontaktować sam w temacie opłacenia wylicytowanych przedmiotów, zapraszam, radio@radiowidzew.pl albo prywatna wiadomość na Facebooku. My oczywiście też będziemy się do wszystkich osób odzywać, kontaktować po świętach. Na razie damy Wam czas na to, żeby go spędzić w spokoju i w rodzinnej atmosferze, a nie w widzewskich sprawach. Więc bądźcie czujni, będziemy Was informować, jak to wszystko wygląda. Jeszcze słówko, wiem, że jesteśmy po czasie, ale jeszcze słóweczko o ramówce. Ona jest dość specyficzna, bo przez najbliższe 9 godzin będzie na naszej antenie trwać powtórka wczorajszego live'a świątecznego. Jak ktoś chce się pośmiać, może sobie odpalić razem z nami podczas sprzątania, podczas gotowania, przygotowań do świąty jeszcze raz tego live'a. Następnie na koniec powtórzymy trybunę prasową. Jutro mamy wolne. Jutro postanowiliśmy zrobić sobie całkowity chillout, całkowity luz od radia i Was też zapraszamy
ruszamy dopiero 26, a więc pierwszy dzień świąt dla rodziny, dla innych zagadnień. Widzew na razie odkładamy na bok, na ile się da. 26 w drugi dzień świąt wracamy. O godzinie 9.30 przywita Was duet Maciej Winczewski i Franek Fidos i tenże duet będzie dla Was serwował magazyn Dzień Dobry Widzewie. I to tylko będzie taki krótki, półgodzinny program poranny. O 19 wrócimy w drugi dzień świąt, będzie Czerwona Łódź Podwodna, panowie Cholewiński i Rodziewicz mimo świąt program planują, więc w drugi dzień świąt o 19 będziecie mogli wysłuchać nowego odcinka Czerwonej Łodzi Podwodnej, premierowego oczywiście, a o 20 w swoim imieniu zapraszam w drugi dzień świąt, rozmowy totalnie świąteczne, nie swobodne, tylko świąteczne. Odpalimy linię telefoniczną bez gości i pogadamy sobie, to jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to w drugi dzień świąt, jak już będzie mieć przesyt jedzenia, Kevina samego w domu i tak dalej, to zapraszam w drugi dzień świąt o 20 do radia. W niedzielę, i to już na koniec tego tygodnia, również magazyn Dzień Dobry Widzewie, Andrzej Klęba, Michał Nibarski, o 10 powtórka Czerwonej Łodzi Podwodnej, wieczorem też dwie premiery, to 27 grudnia, o 20 Piłka na Świecie, Franek Fidos, Adam Sadowiak, o 21 rozmowy totalnie swobodne, czyli już jesteśmy po świętach, a więc poświątecznie. Tym razem w duecie Franek Fidos i debiutujący w tym formacie przeciętny Janusz z Prostej, który zazwyczaj był znany tylko z grilla, a tu pojawi się w rozmowach totalnie swobodnych. Takie nasze plany do końca tego tygodnia. Dziękuję Wam serdecznie. My się słyszymy dopiero po 27, jeśli dobrze... Nie, przepraszam, 26 się słyszymy przecież, w drugi dzień świąt, ale to już będzie prawie po świętach, więc pozwólcie, że na koniec tego programu jeszcze ja od siebie złożę najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe wszystkim naszym słuchaczom, więc bądźcie z nami po świętach również, ale w te święta bądźcie przede wszystkim ze swoimi rodzinami, ze swoimi bliskimi, odpocznijcie od Widzewa, od tego całego zgiełku, od tych wszystkich, od tego natłoku informacji od nas, od mojego głosu i moich kolegów z redakcji również odpocznijcie przez te święta, na tyle, na ile się da. Bądźcie zdrowi, bądźcie z nami również po świętach. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No przede wszystkim chciałem powtórzyć słowarka Stolarka, który wczoraj na naszej antenie podkreślił, że pamiętajmy, że te święta to są święta Bożego Narodzenia. To nie są święta choinki, święta Mikołaja, prezentów, tylko chodzi o to, że Bóg nam się rodzi i moc truchleje, więc nie zapominajcie o tym, do czego te święta służą. To takim moim katechetycznym, że tak powiem, ewangelizacyjnym z sloganem, zwrotem zakończę tę trybunę prasową. Był z Wami Maciej Wojciechowski. Kolejna trybuna prasowa dopiero w poniedziałek 28 grudnia. Tematów, miejmy nadzieję, do tego czasu nie zabraknie. Jeszcze raz wesołych świąt, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się 26 grudnia o 20 w rozmowach tylko świątecznych. Na razie to byłoby na tyle. Cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Hej widzewiacy, jako redakcja Radia Widzew chcemy Wam życzyć wszystkiego widzewskiego pod nadchodzące święta oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2021 roku. Oby z awansem. Trzymajcie się! Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.